Chcemy robić, panie dzieju. Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dzień dobry, synie. Mamy problem. Dwa akumulatory od kombajnu, nowe, jeszcze nigdy nie chodziły, tak. I już zepsute. I czopy, i te pnie są popalone. Tu mamy minusowy wypalony. Minus wypalony jest. Minus dobry. I to, no też, te, to i też minusowy. I też minusowy. Widocznie był słaby, dokręcony. I wiesz, zrobiło się, wiesz, z tego i się wypaliło. Trzeba dokręcać dobrze. No moja wina. Znaczy jeden kto inny wypalił, ale tamten ja. Zaciski trzeba przykręcać mocno, bo przecież jak zapalasz, to jest potężne uderzenie tego rozrusznika i potem musi być mocno przykręcone. Mamy tutaj dwa akumulatory centra, nigdy nie chodziły jeszcze w polu. Już mają poupalane słupki. Tak. To jest normalnie, jak to bym powiedział, zgroza. Nówka. I teraz nalejemy, odnowimy to. Spróbujemy. Spróbujemy to odnowić, spróbujemy to zrobić, żeby to były te duże. Dobra. Brzuszotem tu ładnie tu trzeba, żeby to wyrównać, żeby tu włożyć o to i tak. Ale ładnie. Jak to włożymy, to go nie nalejemy. Ja bym go obciął. Skoro ty? Stopimy go. Nie, żeby go stopić. Jak to tak ładnie go obciął, żeby tulejka weszła. No ale wtedy nie zleje go dobrze. Czego nie zleje? On się trzyma, tylko zleje go. Pokażę pan, czy go się da obciąć. Nie wygłupiaj. Co? On cały się rusza. Tego zetnę tym. Nie. Brzeszotem. On cały się rusza, o. Właśnie. To chciałem wyczyścić, bo to nie ktoś ma... to nalewał. To nikt nie nalewał, tylko się po prostu rozlało, jak... Jak się zwarcie zrobiło. Tak, to on wyleciał. A, no to właśnie to. Klema jednej dokręcona. O. Dobra, nie ma co go szorować, bo się pokanceruje. Dobra, to i tak zalejesz. Nie, ale mi szkoda akumulatora, żeby go porysować. To jest prosowe. Masz tu. Tu pasuje. Tu też lekko poprawimy to. No poprawimy, ja wiem czy poprawimy. Poprawimy. Możemy poprawić to, żeby tego. Dobrze, na początek przygotujemy ołów, bo nie mamy czystego ołowiu. Trzeba naciąć tego ołowiu. Nie, trzeba go oczyścić. Oczyścić swoją drogą. A żeby go oczyścić, będzie trochę problem. To znaczy... Trzeba go przetopić. I nie wiem, ja go najlepiej bym na... O, masz. Gdzie masz ten? Grzej go. Działa. Grzej palnikiem. Tą grzałką to nie wiem, czy dasz radę go przetopić. A palnik działa? Kurwa, mam. Tym, co będziesz grzał i grzał, a palnikiem to zobaczysz. Moment. Podpalisz i już. Tylko gdzie mam zapalki? Idę po zapałki. No dobra, to pójdzie pan po te zapałki. To jest takie godzinę palić grzał i tego tak nie grzeje. Nie roztopi się jak tam. Trzeba dokręcić. Panie, proszę pana, jestem zakochana. O kurwa. Wiater jest. To nie zapali? Zapalam.
Dobra, topi się. Adzia się topi, oba! Dobra! Pierdoło, kręci koło! Zagrywaj to! Jeszcze ci się plecami weź! Ała! Dobra, starczy! Proszę bardzo. Bo tutaj trzeba ten topnik dać. No to trzeba najpierw... Ale jak mi wieje ogień, to on się pali. O! No kurwa, nie rozlewaj tego! To włóż, ja jeszcze raz rozpalę. Oj. Nie, wystarczy. No kurwa. Ono jest rozgrzane tak, że nie... Mi chodzi o to, żeby te śmieci z niego wyszły. No to wyjdą. Widzi pan, jak pięknie wyszły? No. No. Te różne tlenki z niego wychodzą i jest czysty ołów wtedy. Tak, a ja ci powiem, że to jest... Chodzi, żeby go oczyścić. Tak, oczyści się o to. No. Brud wyjdzie. Brud teraz wyszedł, elegancko. No. Mam nadzieję, że... się świeci. Na no tym jest... byś grzał i grzał, kurwa, nie domo ile. Dawaj, widzisz? O. Teraz mamy elegancko. O. Zapiszcie, topi się. O, panie. Dobrze. Co ty, kurwa, nie zastygła, też jest spierdolił teraz. Nie, nic mu nie jest. To musi ostygnąć, dopiero się można wziąć. Chodziło mi o to, żeby te śmieci wypadły, one wypadną. Ale nabrałeś cementu, tu kła brud. O, widzisz, co zrobiłeś. To wcześniej było wylane. To się bierze... To jest kamień. Czyściutki taki, wiesz. Jest elegancki. No. Teraz mamy elegancki ołów. Dobra, ołów mamy. Tak. Nie wiem, czy na ten akumulator nie rzucić jakiejś szmaty. Można ja przynieść i rzucić, ale to ja wiem. No, ja wiem. Nie powinno, no. Słuchaj. Ten odstawimy na bok. Na bok. Żeby odstawimy. Tego nie zgubić. No, gdzie to zgubić? No. Tak, żeby tu dojście było. Wiesz, tu. Będzie gdzieś szmata jakaś? Szmatę mogę przynieść mokrą. Może być mokra. Na to, żeby położyć. Szmata mokra. Jakby się ktoś pytał. No właśnie, mokra. Szmata mokra. Położymy szmatę ładnie, żeby woda będzie. Wodę ja też przyniosę. No. Patrz. Wodę. Pół wiadra przynajmniej. Co? Przynajmniej pół wiadra. Jak myśmy to wtedy robili?
Mamy. O, proszę pana. Nie wiem, czy to się dokręci. Spróbuje pan to dokręcić. Gdzie to? Spadło. Kurwa. Ale zimno jest. Zimno dziś jak skurwysyn. Zawsze jak robimy akumulatory, to jest zimno. Łeb mi kurwa boli jak. Od tego zimna? Cały dzień boli głowa, czy tylko teraz? Pamiętaj mnie coś kurwa, byłem w Słupsku, potem wiesz, gówna, kurwa, myślałem, że dostanę, to nie dostałem, wiesz. Dostałem linkę, założyłem, to mieliśmy, to takie coś mieliśmy. Gdzie masz to? Dobra. Jacyś tam fachowcy, dobra. Teraz tak. Ja widzę jak spak w pizdę. Ty masz nowy. Ty kurwa. Jak ty kurwa widzisz te. Ja pierdolę, to brudne co, muszę wytrzeć. To przetrze pan je delikatnie. Ja pierdolę. Kurczę, jak to strzela wszystko. No strzela, bo ty. Już trochę za przystek, ale ja go skruszyłem jak on styk, to on jest kruchy. Nie no, pokruszyć trzeba, żeby można tutaj kłaść. No właśnie. Teraz będę widziawszy. Kurczę, wcześniej by się jakiś gwóźdź czy coś przydał, żeby tam nakładać to, tej. Chwila. Tego mazidła trochę tam dać. Co dać? Nie wiem, śrubokręt płaski czy coś takiego. Jest. Mam i ja. Dobra. Kładziemy. Mamy wszystko? Tak. Teraz tylko. Dokładniej to środek się. Trochę mi się to nie podoba, mocno upalony jest, nie? Ale. No ale spróbujemy. Spróbujemy, ja tam odwiedzi. Kładziemy to. I. Na razie nie, na razie rozpuścimy. Ale co nie, kąpielki ty! Co ja przy. Ale żeby nie było tak jak ostatnio, że pan to wcisnął. No dobra, a kąpielki trzeba wziąć. Można wziąć. No czy nie? Można, bo chyba że rękawicą ja to złapię. A masz rękawice? To lepiej by było. A mam mokro. Żeby to złapać, żeby to nie dobra, tego. Dobra, ja to sobie przytrzymam może. Dobra, no spróbuj. Ale to będzie gorące. Gorące będzie, no. Ja to śrubokrętem docisnę. To nie ucieknie. Spokojnie, zobaczymy. Ucieknie. Na razie nic prądu? Nie, jest. Jest. Ale mało. Słaby. Akumulator złom? To złom, akumulator słaby. Nie był taki słaby. Słaby jest. Widzę, że to. No ale tak słaby akumulator jak widzę. No ale niech złapie. Nie, idę po kąpielki, dobra. Kurwa. Dobrze jest, na razie wszystko dobrze. Elegancko jest. Po trochu. Ale smród. Rzuca pan więcej. Czekaj, bo tutaj smród. To smród musi. Więcej. Musi. Bez tego, nie trzeba więcej, no bo dobra. To wszystko to już tam wszystko tonie w tej płaszczy. Dobra, to starczy. Same te. Jeszcze. 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 Nie, bo tu już nie ma, trzeba ciąć. No to ciąć. Chyba te moje kombinerki jej. Czekaj. O, no bo to uciekać będzie. Mi też uciekało. Masz rację, że to ucieka. No trzeba to. Jest. Czekaj. Trzeba zacząć. No. Się. Jeszcze. Czekaj. Pomału. Dobra. Nie, to na pół jeszcze.
Dobra, masz. To już jest ostatni kawałek. Dobra. Jest to, dobra. Starczy tego pnia. Dobra. Nic nie ruszamy. Tak jest. Bo się widzą, wtopił jakby w trop. Tak jest. Czekaj, ja tutaj zobaczę ten. Coś uciekło? No to o. O. Proszę bardzo, to jest coś. No i dobra, teraz by się przydało. Nie ruszaj tego nic. Nie, ja to wezmę. Słuchaj, robimy to czy nie? Też. To? Tak. To ja tnę. Ale niedużo tam. Nie, no to trochę chociaż, kurwa. O. Ciekawe co tam wyszło. Czy to się to w ogóle... czekaj, ją ustygnie. Czy to się w ogóle da zdjąć? Odkąd ja to przykręciłem? No jak? Kombinerki to da się. Nie mam kombinerek. Kurwa, idę przynieść. Ty mi to zostaw tymi. Ty mi popsuje, nie? Tylko delikatnie, żeby nie urwać wszystkiego. No, idzie ładnie. Spokojnie. No. No. Jak to wyszło? Może być piąte przez dziesiąte, ale no nie pukaj. No. Okej jest, no. No, żeby nie odpadł. Nie, no nie odpadnie. No co ty? Zobacz, fantastycznie wyszedł. Widzisz? Ładnie jest? No pewno, co to się przeczyści już. Okej. Trochę mi się nie podoba tu na dole. Z jednej strony nie jak z tej. Boka? No tam taka skaza jest trochę tam, ale to wiecie. Mam nadzieję, że on tam jest tego. No trochę trzeba było lepiej przytopić, tak troszeczkę przytrzymać go. Tak? No, ale dobrze, teraz to już jest. Trzeba było lepiej go... Tak! Mieszać trochę, wiesz. No. To co robimy? Nie, no teraz jest nic nie tego. No. Ja sprawdzę, jak on się trzyma. No to sprawdzić można, no to ty to. Trzyma się jak diabeł sołtysa, chłopie, kochany. Nie, on będzie dobry. Będzie okej. Okay. A tu powiedzmy mi co, będziemy chcieli? Nie. Ja bym tutaj może nic nie robił, tylko... Tylko nadlał na nowo. Tak jest. Stopił go. Stopił i go. I dorzucić trochę. I okej. Okay. Gdzie masz ten? Dlatego ci nie tego, bo tu nie było, wiesz. Dziesiątkę klucz. Leży. A ty sobie natnij tego. Słyszysz? No. Natnij sobie, wiesz co. Nie? No dobra, Ja to wezmę, skręcę, bo to nie było skręcone. Dlatego tak ci nie masowało dobrze. Trzeba to zrobić, bo akumulatory będą całkiem złome. Nowe akumulatory, ty. Popatrz się. Nowe akumulatory. Nówki. Oni byli nowe. Teraz są już, macie, wiesz co? Stare. Dobra, tutaj damy tak. Co, ja muszę dokręcić. Nie tego, bo nie tego ci. To nie jest tak. Trzeba dokręcić. Natnij sobie. O właśnie. Dobra, te trzy kawałki to spokojnie wystarczą. No ile tam starczy, stopisz. To tylko takie zaprawki porobisz. Mhm. I okej będzie. A wiesz, to jest macie uderzenie, to jest macie, wiesz, dużo prądu pobiera. To musi być. Starczy, bo zaś śruby pękną, to jest delikatna klema. No i kruźnijmy, to będzie druga plema. Że pękną, ale musi być dokręcone.
No nie będziemy odpalać rozrusznikiem przecież. Cię? Rozrusznika tu nie będziemy palić. Nie będzie palił, ale pamiętaj. Kurczę, ta klema jest już taka dziadowska. No i ona powinna być wywalona, ale nie mam. Trzeba może dociąć jeszcze. Co? Nie starczy, tylko że jej nie założę już. To czekaj, ja tu odwrotnie załóż. Otóż to. No ale teraz słupek znowu pokanceruje. No ja przykręcę, bo ty to nie przykręcisz. Będziesz się bawił, kurczę macie, tobie nie pasuje, tak? Tak? Nie wbijaj tak mądro, to okej, no. Oj, no to wystarczy. No dobra. To jest sztywno i niech to siedzi. Zobaczymy. No dobra, no siedzi. Czekaj, kłaś to. Co tu będzie się działo? No zobaczymy, no. Najwyżej. Okulary na łeb. Nie chcę się topić. Muszę pomóc mu. Dobra, poszło. Aby tylko złapało. Teraz można dorzucić. No jeszcze kawałek może. No i dobra, może starczy. No, się utnie. Dobrze, stop. Tu był tylko sam róg upalony. No i dobrze, no ale już zacząłeś topić, no to już. Może to trzeba było chłodzić to. No chłodzić trzeba. Po wierzchu. To malutko, chłodzić trzeba. Tą tulejkę. Ja tu wezmę trochę wody. Teraz można schłodzić, ale nie w czasie palenia. Dobra. Pokaż. No jest to zalane. Nie jest taki już, ale... Tak jakby jeszcze jeden kostkę włożył, to może by było... Tego, nie? Ja bym tego nie ruszał. No nie, no już teraz koniec, teraz już nie ruszaj. Teraz... Dobra. Dobra jest, piękny stożek. O co chodzi, widzisz? O. Wysokość jest dobra, on nawet jest chyba trochę wyższy. Tu czas spiłuje się, patrz o. Przy tym się można spiłować. Tak równo. Z tej strony ładnie wyszedł. Nie no, ładnie wygląda, no co ty chcesz. Moment jest bardziej, już jest, o. Ładnie jest. Lebe lecaj. No widzisz. No. Panie Kazimierzu, no, udało się? O, jak pięknie, zobacz. Jeden ćpień na rzecz, drugi, o widzisz. Także więc? Prawie się nie różną od nowego. Prawie tak. Robimy już taśmowo. No już teraz tak, teraz wprawę, tak mamy taką wprawę, że moment mogą być ile chce akumulatorów, cyk, 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 elegancko są powtapiane, odnowione i można klemę przekręcać. Słuchajcie, pięknie to wygląda. Patrzcie, pasuje, zobacz, ta pasuje, tylko to jest, o, zobacz. Minusowa. Tylko, że minusowa jest ta sama. Zaraz przyniosę minusową. Zobacz, jak fajnie. Za duży kąt, bardziej płasko trzeba jechać. No płasko, tylko jest nierówno, ale o. Ścina pan ten kąt, mi z tej strony. Dobra, dobrze by panu wychodziło, gdyby pan to robił... Tak, w tą stronę. Z tej strony. O. Znaczy tak czy tak, to i tak powinno być wyślone. Ale to jest dobrze. No, widzisz, nie potrzeba... Nic z tego tam... Nie, to będzie dobrze. Dobrze jest, to nie ma co. Tego w ogóle nie ma co. Tego nie ruszaj nic. Jest okej. Okay. Trochę tu się plastik tak wtopił. Ale tutaj... Pokaż, tu jest plastik, to nic. Nic, tego na to nie patrz. Mamy słupek, jeden, drugi, dwa słupki zrobione. Dwa akumulatory centra, profesjonal, wróciły do... Do swojej
do swojej, no, wizerunku, do swojego wizerunku. No, nie mieli tych klem, ale zamkniętego się, zobacz. Bardzo ładnie zrobione jest i to jest na bieżąco. Nie potrzeba akumulatora na złom wyrzucać, bo nie ma tego. Zatopione, wtopione, zrobione, zakłada się i się jedzie. I to moment, nie trzeba dużo robić. To jest moment i już jest znalane. Jeżeli się ma wszystko, przyrządy takie do tego, to tylko można... No, najważniejsze. Najważniejsze to foremki. Foremki. Ołów, tak. Ołów żeśmy oczyścili. Tak. No. Tlenków. Wszystko jest. No i to jest. Tak. No i to jest od baterii. To jest, bym powiedział. To jest ważne, bo to jest najważniejsze, bo będziesz wiedział. Cała nasza spawarka. Tak, spawarka, tak, spawarka, no. No dobrze. Dobrze jest. Posprzątamy tutaj to stanowisko pracy tak dzisiejsze. Tak jest. Panie Kazimierzu, mamy zrobione akumulatory i teraz na czas magazynowania ich założymy to, tak co, to co lubię najbardziej. Cyk. Czyli na terminatory założymy. Tak. O, na rozpieczenie. Żeby no, żeby czasami nie tego, no. Wiesz. Bo może coś spać. Dwa naraz? Nie, nie, pojedynczo. Co ja? Ojca matkę zabił, żeby ich po dwa brał. Wie co? No, kładziemy tu, gdzie były. Nie, tam jest ziemia. Tu. O, tu. Niech stoją. Tak jest. Niech czekają na... Na kombajn. Na kombajn, który będzie go uruchamiał. Elegancko. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że dobrze się przydadzą. O. Na kombajna włożymy. O. Niech stoją, bo nawet że można ich podładować trochę. Poczekamy tego, może dawno są nieładowane. No, ja nie wiem, jak oni są długo wyjęte z kombajnu. No. Te są nieładowane już bym powiedział z pół roku. Nie, no to nie. Trzeba ich troszeczkę podładować, tak, tego, żeby ich utrzymać tam, tak wiesz. Żeby... Panie Kazimierzu, jak sytuacja w ogóle w ciągniku? No, ciągnik. Ciągnik to jest, macie widzisz, już gotowy. Bo widzę, że... Już gotowy, jest elegancko. No i tutaj czekamy. Widzę jakaś dekoracja. No. Jakieś jelonki są. Jelonki takie fajne, czekają. Elegancko, zobacz, patrz, tu jest właśnie... No co, bo nic nie brakuje. Bo co tam dzisiaj, co było zrobione przy nim? No dzisiaj tak, wymieniłem linkę, wymieniłem guby uszczelniające, tutaj no, między tym a tym powymieniam. Linkę ten. Szybko mierza, motogodzin. Zrobiłem mi takie paralelki, takie zaprawki, które takie jeszcze nie były dociągnięte. Także jest na tip-top, można powiedzieć. A te śruby do gniazda się udało kupić? No właśnie, nie udało mi się kupić tych śrub do gniazda. Mam nadzieję, że w poniedziałek to kupię te trzy śruby do gniazda, bo byłem w poniedziałek samego rana, pojadę i te śruby trzy dostanę. No mam, ale zardzewiałe takie, to już nie będę zakładał, to już nie będę tego, że to tam dużo mówić. No, no już gotowy i czekaj, elegancko jest przygotowany, jest i może w Polskę ruszać. Jak i...